Cześć, ja jestem Karla, a to są Simsy i witam was w szóstym odcinku Nocnego Życia. Jeżeli nie widzieliście piątego, odsyłam was do mojego opisu, w którym będzie link do piątego odcinka, który był na kanale Kami. A ja tutaj już widzę, że chyba były dwie ramki marzeń, co? Bo były tylko dwa bukiety, a są cztery i Zybusia ma niezły zastrzyk gotówkowy i zmienioną fryzurę. Kurde, Zebusia, ale z ciebie lożka, teraz głodna jesteś, okej. No, mogłabyś coś zjeść. A więc, prysznic nam się zepsuł, no okej, dobra, to naprawimy. Spokojnie, spokojnie, weź sobie płateczki i... Pokaż mi tu... Wow, ma dobrą reputację. Czekajcie, gdzie to... O, tu się sprawdzało chyba, tak? No, serce społeczne. Nie, no, Zebusia, szalejesz. Pracy widzę, nadal nie mamy. Jesteśmy tym społecznym pasożytem. Okej, to była pierwsza Julianem. To była ta moja jeszcze. I potem zyskała dobrą reputację z Alfonsem. No, w sumie tak powiem wam szczerze, coś chciałam się za Alfonsa brać, bo. Tam był naszym przyjacielem i tutaj on z tym panem, co myśmy go chyba poznali w ostatnim odcinku, tak mi się wydaje. I z nim też była randka marzeń. No fajnie. Mamy rachunki, więc sobie rachunki zapłacimy i ogólnie, żeby ta seria nie wyglądała ciągle tak samo i żeby nie była tak samo monotonna, że tylko chodzimy, wiecie, na parcele publiczne i na randki, to z Kami postanowiłyśmy, że coś dodamy do tej serii, każda od siebie, nie mówiąc tej drugiej, co dodajemy, no bo wiecie, chcemy mieć jednak mimo wszystko zaskok. Aha, dostaliśmy ten, jak to się nazywa, kupon na darmowe żarcie, o, właśnie. Sądzę, że może sobie kogoś zaprosimy do nas, do domu, żeby z nami mieszkał. Znaczy w sensie ten tutaj pan, widzę, że Włodzimierz. Albo może ją. Albo tego. Nie wiem, kogoś z kim mamy dosyć spore kontakty. I będzie takim typowym, wiecie, gosposią domową typu. Będzie nam gotować, będzie się zajmować tym wszystkim sprzątaniem. Ta pranie, gotowanie i te sprawy. I kupimy mu namiot i będzie sobie spał w namiocie na dworze. Ale ja jeszcze chcę, tutaj miałam wizję, żeby tutaj postawić sobie... czekajcie, gdzie to jest? Oto, takie ładne choineczki. Jeszcze tylko... Okej, musiałam sobie podłączyć laptopa do zasilania, bo zapomniałam zrobić tego wcześniej. Nie, więcej krzaków nam nie trzeba. No, ogólnie można by samochód wymienić. I oczywiście tak, trwonie pieniądze, które ciężko zarobiła Kami. Czekajcie, do kogo ja to miałam zadzwonić? Do tego. Albo do niej. Albo... Do tego? Nie wiem. Ją może... Nie, no ja chcę faceta. Jakoś tak... Mam wizję na to, że to facet będzie. A może Juliana weźmiemy, bo to był nasz pierwszy taki ten... pierwszy, tak to nazwę... Weź go zaproś. Nasz pierwszy... Znaczy moja pierwsza ofiara w sumie, więc... dobra, możesz przyjść z jakąś tam osobą. Ty, chociaż nie, nie sprzątaj, nie. Ty nie sprzątasz, ty możesz pójść skorzystać. Dobrze, idź sobie skorzystaj, poczekamy sobie zaraz. Julian powinien przyjść. No, fatalny masz wystrój. Ciekawe. O, z wiedźmą. Spoko, powitaj ją. Myślałam, że to będzie jakiś, może nie wiem, ment, to byśmy go coś popróbowali. Ale z tobą cię tu zaprosimy. No nieźle. W takim bądź razie chodź tu. Nie, jakie tam oświadczenie? Wprowadź się. Nie, sam się wprowadza. On tam mieszka z jakimiś tymi wszystkimi różnymi singlami ze skrzyni simów. Siema. Okej, no dobra, coś tam nam dał. No to czekaj, możemy ci kupić namiot w sumie, bo wstawiłam drzewka, zapomniałam o namiocie. Typowe.
Dobra, będziesz miał taki. Tutaj tak pod skosem. Powiedziałam pod skosem. No i sobie tutaj się melduj tam. Dobra, będziesz naszym robolem, że tak to nazwę. Tutaj będziesz wszystko sprzątać, będziesz gotować. I tu możesz wyczyścić. To możesz, o, nie masz już miejsca w kolejce. A my się możemy zaprzyjaźnić z wiedźmą. Czemu nie? Przyjaciół też potrzebujemy. A potem sobie posiedzimy sobie jeszcze tutaj chwilkę. Niech on tam wszystko ponaprawia. I pójdziemy sobie na parcelę powietrzną. Nie wiem, czy z nim, czy same chyba. W sumie po co nam on? Będzie widział tylko, że go zdradzamy. I się na nas pochnie. Ale w sumie to póki nie mamy z nim miłości, można by się trochę z nim pokłócić, że tak to nazwę, żeby nam to po prostu zauroczenie zeszło. Ale nie wiem, czy mi się chce to robić. Weź tam się, połaskotaj się z nią. Te płatki to się zaraz zepsują pewnie. A znowu mamy pocztę. No, już się płatki zepsuły, więc ty będziesz mógł tu posprzątać. O, masz jakieś zdolności, widzę. No to proszę bardzo ciebie. Ty masz pracę, no to świetnie. Ojejku, patrzcie, ile nam poprzychodziło tych kuponów na darmowe żarcia. Naprawdę. Nieźle, nieźle. No, gotuj sobie, gotuj. Ciekawe, co Kami powie na osobistego sprzątacza i kucharza. Idź weź prysznic. W sumie można by dostawić krzesła. I musimy się też za książkę jeszcze wziąć, troszeczkę ją tam popisać, ale to sądzę, że wieczorkiem, jak już wrócimy. Czemu ty masz taki słaby wystrój w tej łazience? Dawaj hamburgiera. Potem będziesz mógł się pójść wykorzystać, znaczy skorzystać. A ja ci kupię sztalugę i ty będziesz sobie te obrazy machał. No, będziesz zarabiał przypadkiem na nas, bo ty nawet kreatywność, a w sumie logiki potrzebujesz, to ten. Nie chcę szach. Huf. I chcę teleskop. Może cię nie porwał, tak jak kajtka. A nie spójrz przez to, bo przecież od tego to zaraz przylecą sąsiedzi. A w sumie co, nas sąsiedzi obchodzą. I tak nikt tu nie mieszka. Dobra, zjedźcie sobie wszyscy. Ja to przyspieszę. Tak, pogadajcie. A w sumie miałam się z nim kłócić. Więc... Irytuj, kłóć się. Kłóć się i kłóć. I jeszcze raz. Jeszcze raz. No niedobry był ten hamburger. Jakiegoś zioła tam dodałeś i w ogóle weź. No i co ty tu robisz? Dlaczego przeprowadziłeś się do mnie? Ale oni we wszystkim się zgadzają. Nie mam pojęcia, o czym oni się tam sprzeczają. A kapcie jej zabrał, nie? Godzinę ma. No dobra, coś tam o planetach. Jeszcze trochę. Monotonne to, nie powiem. Zwłaszcza, że oni się we wszystkim zgadzają. Ty do roboty nie jedziesz, weź daj spokój. Tak się zaangażowałeś w kłócenie. Poza tym ja też wieczorem będziemy wychodzić, czy tam będziemy o 16 wychodzić. Jeszcze. Dawaj, ciśnij jeszcze trochę. Już chwila, zaraz i znikaj za uroczenie. No. Jest w końcu. Czy jemu też to zniknęło? Nie. Weź się pokłóć jeszcze z nim dwa razy. Niech mu to zniknie. Czemu te talerze tutaj leżą takie śmierdzące? Powinieneś to posprzątać, nie? O nie, ona jest śpiąca. Tak bardzo się skupiłam na tej całej... Jak on nadal z nią tam ten... Dobra, gościu, mam cię głęboko w poważaniu. Jest sobie jadę gdzieś. W ogóle mamy telefon, nie? Bo ja jej kupiłam.
Ale zapomniałam. Sama jadę. Przedmieścia. Gdzie tu można pojechać? W sumie to miejsce lubię. I wiem, że tam w którymś odcinku Kami tam była. Właśnie pamiętam, w którym. Chyba w pierwszym, tak mi się wydaje. To też tam pojedziemy znowu. Okej, jesteśmy. I zaraz sobie do kogoś zadzwonimy, kogoś tam zaprosimy. Też specjalnie chciałam... O, czekaj. Tu jest jakiś pan. Siema. Co to jest? Graj? A, dobra, bo... Okej. Bo ona idzie grać w bilardę. No czekaj. Nie uciekaj. W ogóle tak, mieliśmy 8 tysięcy, już mamy 4. Nie wiem, na co ja to wydałam. Nie pytajcie. No nie, ja cię chciałam patrzcie, jaką mamy chemię do niej. A, bo on jest czarnowłosy, no tak. A Zebusia Lof czarnowłosych. Myszko, błagam cię. Mam myszkę na baterię, więc moja bateria widocznie się kończy i po prostu co jakiś czas mi ten... Panie! Podziwiaj. Dawaj. Ja wiem, że bilard jest fajny, bo ja grałam w bilarda i jest naprawdę... Mega mi się to podobało i spoko. Ale no, musisz się z nami tutaj. Czy ty masz rude brwi? Czy ty tych brwi nie masz? On ma rude brwi i czarne włosy. Czyli był rudy i przefarbował się na czarno? Okej, czy ty mógłbyś z nami porozmawiać? Proszę cię bardzo. Zaraz cię normalnie coś ci zrobię. Weź go zaproś może na grupę, nie wiem, cokolwiek. Nie, on nie chce. On się uparł, że on teraz będzie grał i po prostu nas olewa. No nie, to weź się w ogóle spadaj na kosmos, panie. Ja nie mam na ciebie czasu, nie będę tracić na ciebie czasu. Nie, to nie. Mamy innych. Też sobie zrobimy zdjęcie, ponieważ skoro Zebusia ma fryzurkę, to... O, może weź śmieszne sobie zrób. Ma nową fryzurkę, więc też niech... się ten... Weź mnie sadzaj. Niech sobie zrobi. Zresztą ma tutaj zdjęcie. Znaczy pragnienie, że chce zrobić zdjęcie. Widzę, wiedźma chyba przyleciała, bo mi się gra. Zacina. Cudownie. Tak? Dobra. Tak, oczywiście, że tam wiedźma przyleciała. To chyba wszystko przez to, że one tak mają tą animację tutaj, że muszą tak przylecieć i wtedy gra, nie wiem, nie wyrabia, czy co. O czym myślisz? O spaghetti? Nie, ja ci zamówię najdroższe danie, jakie jest. Czyli homar. Poproszę homara. Ja bym chyba w życiu homara nie zjadła. Nie moje klimaty, po prostu się... dziubać z tym wszystkim, chociaż ja to się dziubię nawet ze zwykłym udkiem z kurczaka. Ale okej. Okay. O, widzę, tu jest jakiś chętny. No dobra, no to w takim razie skończ jeść, mimo że nie dojadłaś. Pewnie teraz nam... No nie, on już nie chce, zostaw go. No jak widzicie, dzisiaj ja nie mam szczęścia do miłości z Zebusią. Dobra. Przyszedłeś jeszcze raz i oczywiście musi być burza, no bo przecież burza to jest... Dobra, teraz chce nas powitać, to niech nas powita. W sumie obaj są czarno-włosi, więc tak, musisz to zrobić. Rozejrzyj się. Niestety, Zebusia, musisz... No kurde, zaraz normalnie, jakbym mogła, to bym wpisała kod na zmianę pogody. Ale nie za bardzo chyba jest taki. W sensie jest ta maszyna, która zmienia pogodę. No i August, no pewnie. A się zaświeciłeś? Czemu ty jesz z jakąś panią? Zdradzasz nas? Co? Nie? Patrzcie, jaka poker face, nie? Totalnie go to nie rusza.
że Zebusia stoi za nim i go obserwuje. Tak, wiem, jesteś zmęczona, weź, nie drzyj się. Dobra, w końcu odszedł od stolika, więc możemy sobie z nim normalnie na legalu pogadać. Zaproś go na grupę, albo gdzieś mam tą grupę. Zaraz go tutaj zaprosimy na randkę. Tylko wiecie, trochę trzeba by wbić najpierw znajomości. No. Mam nadzieję, że... O, jest pani Zadecka, spoko. Będę obserwować wejście, czy tam nikt inny przypadkiem nie chodzi. Chyba się zgodził, tak? No pewnie, że się zgodził. W takim bądź razie oczaruj. Rozmaite zmienił, poproś. Ej, no ale... Ciekawe, czy... Bo słyszałam tak jakby coś, że niby zapłaciłam, ale myśmy mieli te kupony, więc nie powinniśmy płacić. Chyba, że to może... Wiem, jesteś zmęczona, chyba, że to może, wiecie, trzeba było tak... Znowu brylujemy towarzysko, tak? Wiesz, że pracuję w magazynie sprzedażowym. Czekajcie, bo ja tańczę razem. Okej, okay, czegoś do... No spoko, dzięki. Przyda nam się, tam jest chyba 10 albo 15% rabatu, nie pamiętam. Co by tu jeszcze można wam dać? Może zapytaj go, w jakim zawodzie pracuje. O nie! O nie, o nie, drama, drama. Oj, weź. Przecież Zebusia mówiła ci to, że to tylko taki romans na jedną noc. Zresztą to nawet nie był romans, to było po prostu miło spędzona noc, czy tam dzień, czy nie wiem, kiedy oni tam, co oni tam robili. No nie, i nam randka, chyba ocena randki nam spadła. Świetnie. Mhm. Weź łaskotki w takim razie. No teraz będzie coraz częściej tak, że z kimś tam będziemy mieli jakieś dramy i będą, wiecie, krzyczeć, że ten, że ich zdradzamy i w ogóle. Ale ja nie chcę się trzymać jednego Sima i kurde z nim cały czas z randki robić. Przecież jak tak dalej może pójdzie, to widzieliście, jak on tam skoczył? Ale patrzcie, jaki ten. Zdradza mnie, no dobra, no to się umówię z jakąś laską i udam, że w ogóle mnie to nie obchodzi. Chociaż powiem wam, że nawet taki całkiem przystojny z niego Sim. No. To co najlepsze, on mieszkał z tym, Julianem. Bo on też jest tam z gry. Nawet nie macie pojęcia, jak te pioruny mnie wpieniają. Chyba się z nim zaprzyjaźniliśmy, ale widzę, że ona jest tak śpiąca, że chyba nie da rady. No ale dobra. A jak weźmiemy do domu, to będzie kolejna drama, bo Julian zacznie krzyczeć, że jak możemy go zdradzać, mimo że chciałam, żeby oni się nie ten... No tak, wiem, jesteś zmęczona, daj sobie siana. Dobra, ona chce tańczyć razem, więc czekaj, panie. Tańcz razem, proszę cię bardzo. W kuchni, no pewnie. Na pewno coś stamtąd widzisz, że pada deszcz, tak? Nie ma to jak tańczyć do garów. O, no to już nic nie chcę z nim oprócz zdjęcia, ale nie pójdą sobie... Mówisz, że chciałbyś? No wiesz, da się zrobić w sumie. Zostaw to. Weź go połaskocz. Idź, poproś o stolik. Zaraz zobaczymy, czy my mamy tutaj kupon. Nie, mamy nadal 3. Więc chyba nie wykorzystaliśmy tego. Dobra, ulewam to, że chcecie się spać. Ja chcę randkę marzeń. Ale ona cały czas jest dobra i chyba nam się nie uda. O to wszystko... Tak, pewnie olej nas iść grać na automaty. Jakby było można, to bym zamówiła jej kawę, ale nie można. Dobra, chciała z nim zjeść. I czy coś jeszcze chcecie? Łaskocze. Flirt. No niestety możemy znieść to... Nie, ona... No tak, pewnie.
Dobra, wiecie co? To nie ma sensu, więc może... dajcie mi na to kliknąć, co? No weź, nie mogę? Co jest? A mogę na niego, żeby poprosić go, żeby do domu nas odwiózł? Nie, nie mogę. No pewnie. Dobra, to sobie idziemy do domu i mam cię gdzieś, typie. Koniec randki. Ale ja nie mam takiej opcji. Dziękuję, to było naprawdę... No, no dobra. Powtórzymy to w następnym odcinku, w sensie w tym... 8. No o świetnie, teraz się zauroczyliście w sobie, no. Aha, i skoczyła. Nie, nie będę ryzykować, jedź do domu. A, znowu jestem lamą i zapomniałam sprawdzić, która godzina. Uznajmy, że była, nie wiem, 3 w nocy. Jakoś tak. Więc wpiszemy sobie na 23, a potem na 4 czy coś, nie wiem. I ty się ogarnij pod prysznicem. Ty chodź tutaj. Jest akurat noc, więc możesz sobie pójść patrzeć gwiazdy. A ty weź nas zostaw. Cześć. No cześć. No siema. Kto do nas dzwoni? Halo, gro? No. A, bo Wolfeł przyszedł. I dlatego się ścięło. Dobra, skoro ktoś tak bardzo pragnie, to weź odbierz. Ale zapewne zapraszają nas na przedmieście. Cześć, jestem Monika. Mój przyjaciel Władysław zapewnił mnie, że niedawno wspaniale razem się bawiliście. Może chcesz pojechać ze mną na przedmieście? No, Moniko, ja bardzo chętnie, ale nie mam już czasu. Przepraszam. O, szkoda, mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. No ja też. Więc póki jeszcze masz siłę, iść pisać powieść, a potem po prostu... Jezus, kto tak do nas dzwoni? Halo? O, Władysław, tak? Czy jak mu tam było? Pewnie zaprasza nas na randkę, bo się tak świetnie bawili, że chce jeszcze. Niemożliwe, że... No właśnie. Nie, zostajemy w domu dzisiaj. Zdecydowanie. A ja zmieniam na 4 godzinę. No, bo o tej wróciliśmy. Ale ona jest zbyt zmęczona, żeby cokolwiek robić, więc po prostu pójdzie sobie spać, a ja zakończę ten odcinek tutaj. Żeby obejrzeć następny, wbijajcie na kanał Kami, który zawsze macie w opisie. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!